Czapa kulturalna. Paweł Majka. Cezary Zbierzchowski. W moim życiu nie działo się nic wielkiego. Cisza i spokój. Nie takie sprzed burzy z granatowym niebem i gęstym powietrzem. Raczej takie jak w miejscach, gdzie nic już się nie zdarzy. Urodziłam się, poszłam do szkoły, zakochałam się bez wzajemności, poszłam na studia. Zakochałam się z wzajemnością i zaręczyłam, umarł mi ojciec, zamieszkałam z matką. Matka poszła na emeryturę, rozstałam się z narzeczonym, znalazłam pracę, pracowałam. Naprawdę nie było źle. Regularnie robiłam sobie pasemka i paznokcie, chodziłam na kawę z koleżankami, planowałyśmy z matką odświeżyć mieszkanie, może jeszcze nie wczesną wiosną, ale latem to już na pewno, żeby farba szybko wyschła. Nie miałam na co narzekać, więc nie narzekałam. Może tylko czasem na kolor włosów, jakoś nie chciał być tak wyrazisty jak na saszetce. Naprawdę było nieźle. A rzeczywistość i tak w jednej chwili się zrolowała, jakby potwierdzając moje podejrzenia, że świat jest tylko dywanem, że rozwija się przede mną i zwija za moimi plecami za szybko, żebym kiedykolwiek mogła go na tym nakryć. I tu powinien być drugi fragment czytany przeze mnie, ale go nie będzie, bo przyznam szczerze, że go sobie nie przygotowałem. Przekonany, że rozmawiamy o trzech opowiadaniach i będziemy rozmawiać o trzech opowiadaniach, w związku z czym po co komu fragmenty. I od tego samobiczowania zaczynamy. Ja się nazywam Paweł Majka. A ja Czarek Zbierzchowski i czytałem dla was sześć wskazówek, jak biegać w ciemnościach Olgi Niziołek. Pozostałe opowiadania, o których dzisiaj porozmawiamy, to Ucieczka Michała Cholewy oraz Susza Katarzyny Podstawek. Wszystkie te opowiadania możecie znaleźć w antologii opowiadań nominowanych do Nagrody Zajdla, bo rozmawiamy właśnie o opowiadaniach do tej nagrody nominowanych i witamy Czapa Kulturalna, powrót po wakacjach. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, my wcale nie, bo wakacje takie są, że człowiek w ogóle nie wypoczywa. I cóż, przechodzimy do rozmowy. Olga Niziołek, Michał Cholewa oraz Katarzyna Podstawek, trzy opowiadania. Oprócz tego nominowane są jeszcze dwie osoby, wchodzą do windy, Ani Kańtoch oraz Inkluzja Marty Kisiel. O nich też sobie pewnie kiedyś porozmawiamy, na szczęście do Zajdy zostało nam coś plus minus miesiąc, ale Michał Cholewa napisał oczywiście tak długie opowiadanie, że to prawie powieść, w związku z czym zajęła nam mnóstwo czasu. Tak, jest ten Michał, nic, tylko rzuca kłody pod nogi. Dobrze, to jak już zacząłem mówić, to będę mówił dalej. Już wiem od Czarka, które opowiadanie jemu się podobało najbardziej. Ja przyznam szczerze, że nie wiem, które podobało się najbardziej. I to które z tych pięciu, nawet nie z trzech. Chyba nie mam takiego faworyta. W każdym z nich widzę coś dobrego, w każdym z nich widzę coś, co niekoniecznie mnie przekonuje. Okej, sześć wskazówek, jak biegać w ciemnościach Olgi Niziołek jest opowiadaniem, które robi być może największe wrażenie pod pewnymi względami. Z drugiej strony, gdyby ktoś mi powiedział, że to wcale nie jest opowiadanie fantastyczne, to spokojnie powiedziałem, tak, to może nie być zupełnie opowiadanie fantastyczne. Jakoś by mi się serce śmiało do opowiadania Michała Cholewy, bo to jest takie science fiction, zresztą podobnie jak opowiadanie Anny Kantoch. Z kolei Susza jest fantasy i takim fantasy dość o tyle ciekawym, że ulokowanym w zupełnie niewykorzystywanych zwykle u nas krajobrazach, ja wiem, Afganistanu, Pakistanu, takiego końca, to jest kraina, o ile się orientuje, zmyślona, ale kulturowo w tych rejonach umiejscowiona, także mamy raz, dwa opowiadania science fiction, jedno opowiadanie post-apo, to jest opowiadanie Marty Kisiel Inkluzja, jedno opowiadanie, nie wiem, Olgi Niziołek, chyba można nazwać trochę weirdowym, do tego zaliczyć jedno opowiadanie fantasy, więc mamy w tym roku w Zajdach całkiem niezłą rozmaitość. A przy tej całej rozmaitości wszystkie te opowiadania, może nie wszystkie, ale większość z nich coś jednak łączy, ponieważ większość z nich opowiada o katastrofach. Ucieczka jest o wojnie, Inkluzja jest po prostu opowiadaniem post-apo o ziemi po zagładzie. Susza, no cóż, samo tytuł wskazuje, o czym jest opowiadanie, przynajmniej częściowo, a sześć wskazuje, jak biegać w ciemnościach, opowiada o katastrofie może nie globalnej, ale indywidualnej, prywatnej, o tragediach, o troszkę zastanawiam się, czy nie o depresji w pewnym stopniu. Także są to opowiadania może nie przygnębiające, ale opowiadania o katastrofach, czy to będą katastrofy indywidualne, czy to będą katastrofy globalne. Zresztą nawet te katastrofy globalne są, jak to w tej chwili jest w dobrym tonie, pokazywane przez pryzmat jednostki i jej cierpienia. I troszkę tak, że już zagaję, troszkę tak wygląda opowiadanie Michała Cholewy, które zresztą wydaje mi się z tych wszystkich opowiadań chyba najbardziej aktualne, bo tam mamy i wojnę, i najazd, i cierpienie, i nawet kwestię uchodźców w pewnym momencie, i to taką bardzo, powiedziałbym, znajomą nam z ostatnich wydarzeń, z tego, co dzieje się w tej chwili, chociaż opowiadanie Michała Cholewy jest science fiction i umiejscowione w jakiejś takiej nie do końca sprecyzowanej przyszłości. No Michał z całą pewnością najbardziej wprost skomentował rzeczywistość, która nas otacza. Tę rzeczywistość może bardziej sprzed paru miesięcy czy sprzed roku, kiedy na naszej granicy z Białorusią
koczowały dziesiątki, setki, a może nawet już tysiące w pewnym momencie uchodźców z Syrii, z Afganistanu, z różnych miejsc, które były dotknięte wojną albo biedą. Natomiast jest to opowiadanie, muszę powiedzieć, że ono mi się bardzo podobało, jeśli chodzi o rozmach. Bardzo Michał też pięknie użył postaci dziecka jako narratora, bo szczególnie mocno się czyta o takich rzeczach jak wojna czy ludzkie nieszczęście, kiedy jest to widziane oczami dziecka i to dziecko próbuje za wszelką cenę jakiś ład w tym odnaleźć i jakieś poczucie bezpieczeństwa, mimo że kompletnie ładu i bezpieczeństwa tam nie ma. Stara się też to wszystko nazwać swoimi dziecięcymi słowami. Moim zdaniem bardzo fajnie Michałowi to wyszło. Pamiętam, ponieważ ja czytałem to opowiadanie po raz pierwszy dosyć dawno. Nie pamiętam, jak na nie trafiłem, ale bardzo mi się podobało. Pomimo tego, że właśnie jest długie i trzeba było, wtedy pamiętam, z komórki bardzo długo je czytać, ponieważ ukazało się w Fahrenheicie, to bardzo mi się spodobało i bardzo mnie wzruszyło wtedy, kiedy je czytałem po raz pierwszy. Natomiast muszę powiedzieć, muszę jakby trochę podyskutować z Michałem tutaj, ponieważ myślę, że ta wizja, którą pokazał, przekonująca i bardzo dobrze plastycznie narysowana, ale ona jest trochę zwodnicza, to znaczy z mojego punktu widzenia, tak jak sobie myślałem, czytając je teraz po raz drugi na potrzeby naszego spotkania, ona jest jednak dość mocno, jakby to powiedzieć, manipuluje emocjami, o tak bym to nazwał. Bardzo, bardzo mocno pokazuje tragedię uchodźców, którzy, uwaga, są innymi uchodźcami moim zdaniem niż ci uchodźcy, którzy byli na naszej granicy. Przynajmniej tak mi się wydaje. I wiem, że to, co mówię, to jest takie mało empatyczne i może potwierdza zdanie niektórych o mnie złe, ale tak trochę chciałem poruszyć ten temat, trochę niejako zaprotestować, w tym sensie, że można ulec magii tego opowiadania, ulec tej wizji i pomyśleć, że my jesteśmy jak to miasto, które tam się otoczyło przed ludźmi uciekającymi z takich osad kopalnianych przed rewoltą. No myślę, że to nie do końca tak wygląda, ponieważ tych ludzi, którzy tam uciekali, tak naprawdę nikt nie organizował, nikt im nie ułatwiał przyjazdu i nikt nie używał ich jako broni. Oni po prostu uciekali przed nieszczęściem do najbliższego miasta, jakie mieli. Nikt ich nie przerzucał specjalnie do kraju dalekiego, żeby tam siać zamęt. Więc jest to moim zdaniem inna sytuacja, ale to nie sprawia, że się to opowiadanie czyta źle, wręcz przeciwnie, to opowiadanie jest napisane moim zdaniem świetnie. Trochę rozmawialiśmy poza anteną, że no może jest trochę za długie, ponieważ dużo bardzo się dzieje przed tą częścią, która opisuje los uchodźców na granicy miasta i ta część potem się jawi trochę jako taki bardzo długi wstęp do tego, co mamy pod koniec, ale mimo wszystko te społeczne problemy, niepokoje społeczne, to co się dzieje w związku z rewoltą, w związku z rodzajem powstania, które tam jest opisane, no trafia do człowieka, zwłaszcza właśnie przez osobę tego dziecięcego narratora. I tylko chcę jeszcze dodać, że zaskoczyła mnie właśnie ta różnorodność opowiadań, że te rzeczy, które tutaj czytaliśmy na potrzeby tego spotkania, no różnią się od siebie nieprawdopodobnie. To pokazuje bogactwo literatury fantastycznej i to, że zupełnie inaczej podchodzą do tej literatury też ludzie o różnych wrażliwościach, o różnych estetykach. Można tutaj znaleźć zarówno epicką, wielką historię, jak na opowiadanie oczywiście, Cholewy, jak i niemalże wiersz liryczny Olgi Niziołek, więc to naprawdę jest wspaniała różnorodność. To jest bardzo ciekawy temat, który poruszyłeś, troszkę około zajdłowy, ale też ogólnie około fantastyczny. Ja tydzień temu, półtora tygodnia temu byłem na Bachanaliach Fantastycznych w Zielonej Górze i tam brałem udział w dyskusji, która miała opowiadać o tam, powiedzmy, ostatnich 40 latach polskiej fantastyki, ale przerodziła się troszkę w taką dyskusję na temat tego, w jakim stanie fantastyka znajduje się teraz polska fantastyka i to stało się za sprawą Jacka Englota, który postawił taką tezę, że za jego czasów było lepiej i że kiedyś to były zajdle, znaczy nie nagrody, tylko właśnie Janusz Azajdel, który pisał bardzo ważną, zaangażowaną literaturę, przy okazji też bardzo dobrą. Kiedyś był Lem, kiedyś był Oramus i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście kiedyś był Inglot i im o coś chodziło i oni tworzyli taką literaturę istotną, która przetrwała i która nie tylko mocno zaistniała w świecie fantastyki, a którą do dziś czytamy i w pewnym momencie Jacek Inglot zapytał, no a co pozostanie po tych młodych dzisiaj? Weszliśmy w nim w dyskusję, przede wszystkim Agnieszka Hałas, która też była obecna podczas tego panelu i ja i staraliśmy się go przekonać, że nie,
że jednak w tej polskiej fantastyce jest całkiem sporo interesujących rzeczy, które przetrwają i nie będzie to tylko bomba atomowa argumentu w tej dyskusji, czy Radek Rak, który dostał Nikę, co wcześniej się żadnemu fantaście nie zdarzyło, ale że będą, są tam też ciekawe rzeczy i wydaje mi się, że to, co powiedziałeś teraz, czyli o tej bardzo dużej różnorodności, ale nie tylko tematycznej, ale też różnorodności w podejściu do omawianych tematów, ukazywaniu ich pewnej wrażliwości w pewnej narracji, w formach narracji nawet, wskazuje na to, że w polskiej fantastyce dzieje się całkiem sporo. Oczywiście nie wiem, który z tych autorów pozostanie. Okej, no Cholewa zostanie, on ma już zajdy chyba 60 albo 70, natomiast myślę, że Olga Niziołek też, a pozostali autorzy to zobaczymy. Natomiast to jest znak, że polska fantastyka stała się bardzo różnorodna. I to jest, nawiasem mówiąc, też odpowiedź nie tylko do Jacka Inglota, ale też do Kasi Babis, która biła w dzwony dziadersów, brzmiąc, że w ogóle polska fantastyka to prawicowe, zahukane jakieś tam dziady, nie zauważając tego, że w polskiej fantastyce właśnie dzieje się bardzo dużo i że ona się zmieniła przez te ostatnie 20-30 lat i bardzo rozwinęła. Przy czym od razu zaznaczam, ja jestem fanem Zajdy, oczywiście jestem fanem Lema, jestem fanem tych starszych autorów, wychowałem się na nich i bardzo lubię ich fantastykę, natomiast to nie znaczy, że jestem ślepy na to, jakie fajne rzeczy dzieją się tutaj i czego, tak mi się wydaje, te opowiadania, jak zauważyłeś, również są odbiciem. Ja chcę tylko dodać, że przewija się od jakiegoś czasu w tych naszych rozmowach taki nurt bardziej liryczny jakby w fantastyce. I to jest nurt, który prezentowany jest częściowo przez panie, przez autorki, natomiast nie tylko i panowie też bywają liryczni i tego wydaje mi się kiedyś nie było albo było znacznie mniej. Taka literatura nastawiona na słowo i na, tak, wiesz, na taką zadumę, na emocje, na to, że służy ten fantastyczny sztafaż wyrażeniu niepokoi pewnych, wiesz, tego wszystkiego, co jest charakterystyczne dla właśnie liryki bardziej, nie? Dlatego mi się tak to skojarzyło, dlatego Oldze Niziołek powiedziałem, że utwór jest taki liryczny, bo jest to taka trochę proza poetycka, jak się nad tym zastanowić. I tam nie chodzi tak do końca o to, co się dzieje, nie? Oczywiście wydarzenia są ważne, jakby wokół nich jest osnuta całe to cierpienie, ale jednak sposób napisania, każde zdanie czasami wycyzelowane, albo nawet jeśli bardziej przezroczysty język, to skupiony na właśnie na emocjach. Także tutaj pojawiła się, nie wiem, naście lat temu, trudno mi powiedzieć kiedy, ale taka bardzo wyraźna właśnie literackość, takie skupienie się na słowie i też na wewnętrznym przeżywaniu bohaterów. To nie jest już tak, że opisujemy heroiczne czyny albo zjawiska społeczne. Ale na przykład Michał Cholewa też bardzo fajnie zastosował klasyczny setting, można powiedzieć, klasyczne miejsce, kolonizowaną planetę do tego, żeby ten tradycyjne miejsce czy tradycyjny sposób opowiadania wzbogacić właśnie o tę perspektywę dziecka i zrobić z tego też taki element trochę właśnie uczuciowy, liryczny, więc to jest jakby moim zdaniem ta literatura się rozwija. Idzie w kierunku, nie wiem czy głównego nurtu, bo to nie o to chodzi, ale w kierunku, który był kiedyś moim zdaniem trochę zaniedbany. Przynajmniej w tej takiej bardzo klasycznej, męskiej, inżynierskiej prozie. I to mnie cieszy na przykład, bo ja takie rzeczy jak Sześć wskazówek Olgi Niziołek bardzo lubię i może one nie są do opowiedzenia później, o czym jest to opowiadanie, bo to trudno, znaczy wystarczy kilka zdań się i wystarczy to, żeby opowiedzieć, ale do przeżywania, do wracania jakby gdzieś tam w środku jest bardzo dobre. Dobrze, wróciłeś do Michała Cholewy, dzięki temu możemy jeszcze bardzo gładko przejść do tego tekstu. Bo jedna rzecz, do której chciałem się odnieść, to tak naprawdę nie jest opowiadanie o uchodźcach. To jest wątek, w moim przekonaniu, to jest wątek, który się pojawia, ale moim zdaniem to jest opowiadanie o wojnie. I oczywiście kwestia bycia uchodźcą staje się częścią tej wojny, co jest interesujące, co dotarło do nas być może jakiś czas temu dopiero, bo kiedy w polskiej fantastyce temat wojny był poruszany, to niekoniecznie przez ten pryzmat, żeby tam się pojawili uchodźcy. Uchodźcy pojawili się u ciebie, prawda? W jednym z twoich opowiadań w antologii. To było w Przedmurzu? Dobrze mi się wydaje? Czy... Wiesz co, pojawili się tak naprawdę chyba ze 2 lub 3 razy, najbardziej w Rekwiem dla lalek, bo tam jest pokazane w ogóle środowisko uchodźców, z których no niestety terroryzm jakiś kiełkuje. Natomiast potem w Przedmurzu, w Dobrym Mieście też są uchodźcy, którzy uciekają z piekła. Nie? To by było takie najbardziej ikoniczne u mnie. I mnie to też bardzo interesuje, tylko ja jakby grałem trochę na innych nutach, wiesz, jakby z jednej strony współczucia, a z drugiej strony zagrożenia, jakby starałem się to pokazać, wydaje mi się, bardziej z dwóch stron, a tutaj mamy jednak
bardzo mocno jakby zaangażowanego autora po to, żeby pokazać ich niedolę. Tak jest, całkiem niedawno jeszcze Jacek Ingot, a wraca ten Ingot w naszej rozmowie, opublikował takie uchodźcze opowiadanie w fantastyce, w nowej fantastyce, tylko tam opisał je z punktu widzenia żołnierzy, który tych uchodźców zabija. Także temat jest aktualny i trudno się dziwić, że jest. Doświadczamy tego bardzo mocno w ostatnich latach. Ale dlaczego chciałem powiedzieć, że to było o wojnie? No dlatego, że tam wszystko zaczyna się troszkę inaczej. Masz rację, że patrzymy na to oczami dziecka. Ja no, nie mogłem uciec przed skojarzeniem z filmem, teraz nie wiem jak to mówić, Jojo, Jojo, Jojo Rabbit, które dokładnie coś takiego pokazuje. I to jest ciekawe, co łączy te dwa utwory, te dwa dzieła. Zauważ, że bohater, dziecko też pochodzi z rodziny trochę uprzywilejowanej. To znaczy, tak jak Niemcy byli uprzywilejowani w stosunku do innych narodów z III Rzeszy, kiedy oni są zmuszeni do ucieczki, to mnie to przypominało na przykład scenę ucieczki pracowników Amerykanów z Iranu. To znaczy on podchodzi do żołnierzy, którzy absolutnie nikogo nie dopuszczają do miejsca ewakuacji, ale ten ojciec krzyczy, że on jest, proszę bardzo, z tej fali, z tego rodzaju ludzi i zostaje przepuszczony. Czyli to nie jest tak, jak że to są jacyś przypadkowi ludzie, to są tak powiedzieć koloniści, owszem, ale to są akurat z rodziny naszego bohatera, to są koloniści ci trochę lepsi, ci, którzy mogą trochę więcej. I ich spotyka bardzo paskudny los. W pewnym momencie wydaje się, że może im się udać. Nie udaje im się, no, znajdują się w takiej samej sytuacji, w jakiej znajdują się ci wszyscy, znajdowali się wszyscy uciekinierzy, uchodźcy na granicy polsko-białoruskiej i muszą liczyć też na przykład na wsparcie jakichś organizacji pozarządowych, jakichś ludzi, którzy idą im pomóc. Ciekawe jest to rozróżnienie, które w pewnym momencie rzuca dzieciak, czym się różnią żołnierze od bojówek, prawda? Żołnierze są milsi. U żołnierzy człowiek ma jakieś szanse mimo wszystko, bo oni są związani zasadami i chyba może trochę jacyś, nie wiem, bardziej ludzcy. Natomiast jest to opowieść tak naprawdę o wojnie, o rozpadzie systemu, o tym, jak instytucja, pewna instytucja, organizacja społeczna na tej planecie się kończy. Jest to opowieść o strachu, potem jest o strachu ludzi przed tymi uchodźcami, o tym, jak ci gorzej postawieni społecznie, może trochę boją się tych lepiej postawionych społecznie i na odwrót. No i w tym wszystkim jest to opowieść jeszcze. I to jest interesujące, prawda? To, co się dzieje na samym końcu, tak? To opowiadanie się kończy. Ono się wpisuje w też opowieść o zniszczeniu, o trochę manipulacji. Także uchodźcy stanowią bardzo ważny element tego tekstu, ale wydaje mi się, że to nie jest tekst o uchodźcach. No zgodzę się z tym. W moim odczuciu jakby ta ostatnia część, to nawet nie jest druga połowa, bo to jest mniej, która opisuje już ucieczkę z miasta i koczowanie w obozie przy granicy, znaczy z miasta tego, miasta górniczego, a ucieczkę do miasta bardziej takiego, powiedzmy, nowoczesnego miasta dla wybrańców, nie morloków, bo tutaj powiedzmy, że morlokami są nazywani ci górnicy. To bardzo zdominowało jakby ten mój odbiór, więc ja się tak bardzo mocno na tym skupiłem, ale tak, to pokazuje w ogóle cały proces narastania strachu, takiej paranoi, która tam wewnątrz tej górniczej osady jest coraz bardziej widoczna, rewolucyjnych nastrojów, samosądów i tak dalej, więc mamy tam bardzo dużo elementów i na bardzo ważną rzecz zwróciłeś uwagę, czyli na status tej rodziny chłopca, który jest narratorem. Oni są naprawdę pomiędzy młotem a kowadłem, oni są zbyt dobrze wykształceni i sytuowani, żeby ta rewolucyjna masa miała ich za swoich, a jednocześnie zbyt prymitywni w cudzysłowie i ubodzy, żeby miasto, do którego próbują uciec, ich przyjęło. Więc to jest naprawdę bardzo dobrze wybrany też tak dramaturgicznie rys bohaterów, bardzo tragiczny w sumie jakby z natury, ponieważ nie przynależą ani do jednej, ani do drugiej grupy. Druga sprawa to ta falanga kryzysowa, czyli trudno powiedzieć, no, rozgwardia, przedstawione są te bojówki bardzo źle i to jest naprawdę bardzo widać, jak sympatia autora jest po stronie żołnierzy tej regularnej armii, która bywa może i okrutna, ale jednak ma jakąś moralność, jakieś cywilizowane zasady. Ta falanga kryzysowa to taka najgorsza tłuszcza, jakby takich kiboli puścił z bronią, żeby pacyfikowali ludzi, którzy są bezbronni. Więc to doskonale jest pokazane i gdzieś tam w końcówce autor się wspaniale mści jakby na nich, tak jest zaaranżowany ta cała akcja, że tak powiem trochę dostają za swoje. Natomiast trzecia rzecz, którą bym chciał powiedzieć, to, że wspomniałeś o tym, jaka jest tematyka, wokół czego krążą te opowiadania i zasadniczo wszystkie opowiadania, czy niemal wszystkie opowiadania w tej edycji Zajdla. I to jest tak, że
powstały one, czy były publikowane w 2021 roku, czyli jeszcze przed wojną w Ukrainie, jeszcze przed kulminacją tego kryzysu, który już był wyczuwalny, było już to napięcie militarne wyczuwalne, byli uchodźcy na polskiej granicy z Białorusią, była pandemia, kolejny rok pandemii, zaczął pełzać już powoli kryzys ekonomiczny, więc literatura na to reaguje, to widać po prostu. Widać jak tymi podziemnymi rzekami, które potem wpływają gdzieś na wyobraźnię literacką autorów i ten niepokój objawia się na różne sposoby, w zależności oczywiście od tego, co dla kogoś jest ważne, jaką ma estetykę, jaką ma wrażliwość, ale wszystkie utwory są pełne niepokoju, przynajmniej te, które tutaj czytaliśmy przed tym spotkaniem. No i jeszcze u Michała Cholewy jest piosenka. Raczej ten jeszcze jeden element fantastyczny, która tak naprawdę jest jedną z tajemnic i ja byłem, powiem ci, troszkę zaskoczony tym finałem, ale dlatego, że wtedy to opowiadanie robi się jeszcze bardziej science fiction. Kolejny finał nam może mówić, pokazywać, że to opowiadanie mówiło nam jeszcze o czymś innym. On oczywiście jest bardzo efektowny, ale zastanawiałem się, czy troszkę nie osłabia tekst. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że ten finał, który, wyobraź sobie, dotarł do mnie bardziej za drugim czytaniem. Musiałem być, nie wiem, zmęczony, rozkojarzony trochę, jak czytałem po raz pierwszy to opowiadanie. On dla mnie jakby bardziej broni wymowę taką społeczno-polityczną jakby tego opowiadania. To znaczy jest bliższy, tak jak można pomyśleć po tym finale, że cała ta sytuacja i ci ludzie, którzy najpierw wzniecili tę rewoltę, a potem dostali się na przedmieścia tego miasta, do którego się próbowali dostać, byli zmanipulowani i przez zewnętrzne siły jakby rozgrywani. Tak to odczytuję, co jest o wiele bliższe prawdy w moim rozumieniu w wielu wypadkach właśnie, kiedy celowo wywołuje się głód, kiedy celowo wywołuje się jakieś przepływy uchodźców właśnie, tak jak to, z czym my mieliśmy do czynienia. I to mi się jakoś zaczęło kleić wtedy. Tak jakby to, masz rację, że jest bardzo zaskakujący ta natura tej piosenki, zaskakujące jest to, co się dzieje na końcu, ale wydaje się jakby takim skokiem jeszcze głębiej poprzez dodanie tego ostatniego elementu, który dosłownie w ostatnich akapitach się w tym opowiadaniu pojawia. Jest to bardzo ciekawy twist moim zdaniem. Tak, oczywiście to dodanie jeszcze jednego elementu, który urealistycznia przekaz, tak, ale z drugiej strony, nie wiem, może ta efektowność końca sprawiła, że miałem wrażenie, że ten pękł trochę klimat, może w ten sposób, że ta historia stopniowego upadku tej rodziny zmieniła się w trochę inną opowieść i nie jestem przekonany, czy do końca im to satysfakcjonuje, ale może jak jeszcze raz przeczytam, to uznam, że tak, że może tak będzie lepiej. No dobrze. Ja chciałem tylko, słuchaj, wytłumaczyć jeszcze, bo oczywiście nie chodziło mi o to, że piosenka się pojawia na końcu, chodziło mi o to, że to wyjaśnienie się, niejako natura tej piosenki jest wyjaśniona na końcu, tak? Czyli na końcu dostajemy taki strzał między oczy, który, masz rację, psuje klimat, jakby on narusza tą delikatną siateczkę, jakby którą plecie Michał przez całą historię i my się wczuwamy bardzo mocno podczas lektury w sytuację i chłopca, i rodziny. Właściwie jest tam bardzo dużo takiej dziecięcej rozpaczy i niemocy w stosunku do tego, co się dzieje. Końcówka jest zaskakująca i niepasująca, ale pewną satysfakcję daje. Nie? I na poziomie, powiedzmy, zrozumienia, o co chodziło, choć to jest takie trochę, można powiedzieć, naciągane się może wydawać, ale przede wszystkim jest jakiś katarzys dzięki temu, bo w przeciwnym wypadku byłoby tak, mam wrażenie, trochę bardziej, nie wiem, jak u mnie może, że wszystko na końcu, wszyscy umierają i jest źle, nie? Ale właśnie pytanie, czy ta satysfakcja to jest to, czego my potrzebujemy od takiego tekstu? Czy nie powinno być tak jak u ciebie, czyli konsekwentnie? Znaczy, jest w tym oczywiście konsekwencja, ale być może właśnie Michał chciał wprowadzić, no, trudno powiedzieć, że promyk światła, kiedy tam na końcu wszyscy wyrzynają, ale tak odrobinę, nie wiem, jakiejś sprawiedliwości. Mnie się wydaje, że twoja konsekwencja pod tym względem byłaby, lepiej by takim temu tekstowi służyła, ale być może się czepiam, bo jak może niektórzy wiedzą, jesteśmy z Michałem śmiertelnymi wrogami. Dobrze, to tyle o Michale na razie, chyba że będziemy jeszcze do tego wracać. Olga, ty jesteś zachwycony, ty zaczynaj. No tak, ja jestem zachwycony, Olga Niziołek, wspaniała autorka, która czuje słowo i potrafi wyczarować na niewielu stronach, bo to opowiadanie w przeciwieństwie do opowiadania Michała jest krótkie, ale tak nasycone
emocjami i tak bardzo domaga się tego, żeby je zrozumieć, bo wiesz, od początku, kiedy się czyta, masz wrażenie, że obcujesz z jakąś metaforą albo alegorią bardziej może czegoś, bo wspominałeś już o tym, że gdzieś tam dla ciebie to ma posmak depresji i dla mnie też. Dla mnie jest to wymalowana niesamowicie plastycznie taka ścieżka upadku w ciemność osoby, która cierpi na jakieś załamanie, którą dopadła bardzo straszna choroba i oczywiście to jest w stosunku do tych miesięcy czy lat, które przeżywają ludzie właśnie cierpiący na taką chorobę, to tam to się dzieje maksymalnie szybko, tam jest to bardzo tak dynamicznie narysowane, ale świetnie. Jakby zacząłem, kiedy mi zaświtało oczywiście w głowie po przeczytaniu kilku stron, zacząłem śledzić jakby te odnośniki, czy rzeczywiście tak można to czytać i myślę, że można, bo bardzo dużo jest tam o niezaspokojonych potrzebach, o kompleksach, o tym, co człowieka nachodzi jako takie podsumowanie swojego życia, nieudanego, choć pozornie normalnego, o niewykorzystanych szansach, no mnóstwo takich, przepraszam za kolokwializm, rozkmin nad tym, jak człowiek, w jakim człowiek takim cichym, spokojnym piekle może żyć i nagle jedna jakaś drobna rzecz, typu, że przypaliło się ciasto, może po prostu jakby być tą kropelką, która osuwa go w przepaść. I bardzo mi się to opowiadanie podobało, natomiast ono jest o tyle niewygodne do tego, żeby o nim mówić, że je po prostu należy przeczytać. I tu jest jakby, to jest trochę tak, jakbyś chciał opowiadać o wierszu, który tobą targnął. Jak to powiedzieć, wiesz, można właśnie próbę interpretacji zrobić, czyli to, co ja tutaj, czy obaj tutaj próbujemy zrobić, pożenić to trochę z psychologią czy psychiatrią wręcz. Natomiast to dalej nic nie powie, bo to dalej jakby trzeba zobaczyć, jak to jest zrobione, z jakim kunsztem moim zdaniem napisane, żeby się tym tak naprawdę w tym rozsmakować i tym przejąć. Natomiast to, czym się martwię, wiesz, w jakiś sposób, to jest to, że nie mam przekonania, czy tego typu opowiadanie ma szansę stanąć w szranki z bardziej typowymi tekstami. I o to bym cię chciał trochę zapytać, jak ty myślisz, Paweł, czy tego typu opowiadanie, takie właśnie liryczne i psychologizujące bardzo mocno, jest w stanie wygrać Zajdla? To jest pytanie o to, jak zmienił się fandom tak naprawdę, bo to fandom głosuje na Zajdla. Oczywiście to jest też pytanie o to, kto przyjeżdża na Polkon zagłosować na Zajdla. W tym roku Polkon w Krakowie, Time Ladrisie. I teraz tak, ale też o wrażliwość i możliwość zmiany w fandomie. Bo przyjęło się uważać, że na Zajdle głosują ci ludzie ze starszego i średniego fandomu, prawda? Albo ewentualnie ci, którzy akurat poszli za swoim ulubionym autorem, ulubionym autorem. Tak w każdym razie uważa ten starszy fandom, który uważa się za fandom literacki i może taki bardziej zorganizowany. Ja nie wiem, tak naprawdę nie wiem, czy to są w ogóle jakiekolwiek badania robione na temat jakichkolwiek przekrojów społecznych, wiekowych, głosujących na Zajdę. Obawiam się, że nie, no bo ja. Natomiast drugi element to ten, że fandom się mimo wszystko zmienia. Pomimo tych, którzy twierdzą, że fandom ciągle siedzi te 30 lat temu i czyta tylko Ziemkiewicza, to nieprawda. Fandom się zmienia i to widać i po nominacjach do Zajdy. No w końcu ktoś to opowiadanie nominował, prawda? A to znaczy, że albo Olga Niziołek zbudowała już sobie jakąś wystarczającą fanbazę, bo to czasem też tak się dzieje, albo jednak to opowiadanie przekonało wystarczająco dużo ludzi, dużo czytelników, żeby zagłosowali, oddali głosy, nominowali to opowiadanie. Teraz, czy oni przyjadą na Polkon, żeby zagłosować, albo wykupią akredytacje wspierające, nie wiem. Zauważ, że ja w tej chwili poruszam się głównie w kategoriach technicznych, czyli ile kto ma lat, jak się zmienił, ale myślę, że kwestia zmiany w fandomie, która siedzi mi oczywiście na żołądku, bo rozmawialiśmy o tym wiele razy, to jest temat przewodni Zina, którego wydajemy w Krakowie, jego pierwszego numeru. To jest temat dla mnie bardzo interesujący, bo to jest coś, co dzieje się na naszych oczach. Rzeczywiście przez jakiś czas ta polska fantastyka wydawała się zakonserwowana, prawda? Zakonserwowana w Lemie i Zajdu. Nawet jak przed Dukaj, to był taki trochę z Lema, trochę z Zajdla, chociaż ja też swoisty przy tym, ale poruszał się w podobnych klimatach, podobnych kierunkach, podobnych poszukiwaniach. Natomiast Olga Niziołek jest już autorką innego pokolenia, które interesują chyba troszeczkę inne rzeczy. Rzeczywiście jest bardziej skupiona być może na psychologii, na przeżywaniu, przejawia inną wrażliwość i inne zainteresowania i podejrzewam, że ma swoich czytelników. I czy to opowiadanie ma szansę dostać Zajdla? Ha, nie wiem. Zauważ, że staje szranki z parą weteranów zajdowych, czyli Anną Kańtoch i Michałem Cholewą.
to też ma swoje znaczenie przy głosowaniu. Natomiast nawet jeżeli ono nie wygra Zajdla teraz, to myślę, że takie opowiadanie wygra Zajdla wkrótce, bo ku temu zmierza, mam wrażenie, ta zmiana. Zmiana wrażliwości czytelniczej i pisarskiej, zmiana trochę zainteresowań czytelniczych i pisarskich, zmiana patrzenia i myślenia o fantastyce, nie tylko pisania, ale zmiana czytania fantastyki. To jest to, to są te tematy, te klimaty, te sposoby opowiadania historii, te sposoby patrzenia na człowieka i na literaturę, które w tej chwili, mam wrażenie, triumfują. Albo będą triumfować już za chwilę. Zobacz, nawet Michał Cholewa, który napisał opowiadanie staroszkolne, jeśli chodzi o metodę, jednak sięga w głąb człowieka i zadaje troszkę pytania o tą ludzką kondycję. I kto wie, oby, ja, dobra, będę trzymał kciuki, prawda? Za opowiadanie Olgi, nie tylko dlatego, że oczywiście jako zaprzysięgły wróg Cholewy staram się głosować przeciwko niemu, będę trzymał opowiadanie dla Olgi, także dlatego, że to jest coś nowego, także dlatego, że coś ciekawego, także dlatego, że do mnie to przemówiło w zupełnie inny sposób. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć jedną rzecz, co jest ważne w tym opowiadaniu moim zdaniem, co jest bardzo w nim ważne, to są inni. To znaczy mamy bohaterkę, która wpada w ciemność i musi przez nią biec i inni mają na nią wpływ. Zobacz, na samym początku jest takie zdanie: był taki jeden, który opowiadał, jak to zanurzył się w mrok w dogodnym dla siebie czasie i wyszedł w twarzowej złocistej zbroi. Mówił, jak się to robi, heros niezwyciężony, a zwycięski, że dla mnie kłamca obleczony w tysiące robaków. Prawda? Jest tam jakiś inny, który ją szykuje. Potem, kiedy ona biegnie i czepiają się jej te ręce, to też są inni, którzy jakoś się w nią wdzierają i tak dalej, i tak dalej. Generalnie ci inni są albo oszustami, albo kłamcami, są tymi, którzy wtrącają w ciemność, tymi, którzy kłamią na temat ciemności, ponieważ zobaczyli, że to jest modne i chcą się pokazać, usilnić, pokazać, zrobić siebie herosów, powiedzieć: zobaczcie, ja sobie z tym poradziłem. I ci inni są ranami, są kłopotami, są przeszkodami, ale koniec końców i to jest chyba ta ostatnia porada, to też są inni. To jest ktoś spotkany w ciemności, komu ty pomagasz z niej wybiec i kto ewentualnie tobie może pomóc z niej wybiec. I tak jak to opowiadanie jest bardzo skupione na psychologii tej bohaterki, na jej stanie psychicznym, tak jednak ta obserwacja, ta obecność innych wydaje mi się w nim niesamowicie istotna, ponieważ pokazuje, że nasz świat jest też złożony z innych i zobacz, ci inni mogą cię pogrążyć w ciemności i mogą cię pomóc z niej wydostać. To jest teoretycznie banalne, co w tej chwili mówię. No, człowiek może ci pomóc, albo człowiek może ci przeszkodzić. Ale dobrze, że ten element, że ten wątek w tym tekście jest. To nie wiem, czy dla mnie nie zrobił większego wrażenia nawet niż historia samej pogrążającej się w ciemności bohaterki. Ten człowiek w złocistej zbroi, czy jak on tam został określony, który twierdził, że pokonał ciemność, bardzo mi się kojarzył z celebrytami, którzy opowiadają jakieś bzdury o tym, że należy na przykład, nie wiem, pić jakąś herbatkę albo po prostu myśleć pozytywnie i już się pokona ciemność. No nie, tak to nie jest. I tu mi się podoba ten sprzeciw autorki przeciwko tym bzdurom, które czy z social mediów, czy z jakichś telewizji śniadaniowych się na nas leją. Natomiast to, na co chciałem jeszcze ja zwrócić uwagę, to jedno zdanie. Zrozumiałam, wpuściłam ciemność w siebie, przyjęłam. Jest taki moment, w którym ona tak naprawdę wygrywa, czyli zasysa jakby tę ciemność. Oczywiście daje temu radę tylko dzięki temu, być może, że ktoś z nią biegnie razem, bo kogoś tam spotyka, ale jak przyjmuje tę ciemność w siebie, to wtedy niejako się oczyszcza. To jest bardzo ciekawe, bardzo jedno zdanie, które można by było teraz albo tak właśnie psychologicznie, psychiatrycznie rozkminiać pod kątem tego, co oznacza właśnie ta internalizacja, czy to jest gdzieś z jakąś, nie wiem, terapią i zrozumieniem siebie połączone, albo patrzeć na to bardziej magicznie, bardziej właśnie tak fantastycznie, przenośnie, nieważne. Jest to bardzo ciekawe, że walczyła, a w końcu niejako wchłonęła to, co ją dotknęło i nagle zrozumiała, że jest nieszczęśliwa i że musi coś z tym zrobić. Że dopóki udawała, że wszystko jest w porządku i dopóki robiła te wszystkie rzeczy, o których ja czytałem w fragmencie, który specjalnie dla was wybrałem, żeby pokazać tą sytuację wyjściową, można powiedzieć, w jakiś sposób, to dopóty była nieszczęśliwa i podatna na to, żeby upaść w ciemność. A kiedy już stanęła tam w tej ciemności i udało jej się przebiec przez ten straszny tunel, czy jak to sobie można wyobrazić, i wchłonąć tę ciemność w siebie, wtedy zaczęła żyć. To jest bardzo, i znowu, tyleż mogłoby się wydawać
banalne, co głębokie tak naprawdę, bo to już tutaj już właśnie schodzimy do tego, jak to jest zrobione. I jeżeli byłoby źle zrobione, byłoby fatalne. Ponieważ jest bardzo dobrze zrobione, to jest też moim zdaniem bardzo dobre. Jest to drugi tekst Olgi Niziołek po Ogrodzie Rozkoszy Ziemskich, który omawiamy w naszej audycji. I chociaż o wiele krótszy, to być może zrobił na mnie większe wrażenie. Bardzo, bardzo, Olgo, gratuluję Ci tego tekstu. Tak, to jest świetnie napisany tekst, to warto, to trzeba podkreślić. I masz rację, że tutaj jakość wykonania, to jak to jest napisane, buduje jego siłę. Ale dobrze, to w takim razie, skoro wygłosiłeś taką mowę pochwalną na temat opowiadania Olgi, to złośliwie zaproponuję przejście do tekstu, który nie do końca do ciebie przemówiło, czyli do suszy Katarzyny Podstawek. Przed wejściem na antenę mówiłeś o tym, że nie do końca to opowiadanie do ciebie przemówiło. To jest ciekawe, bo ono też jest psychologizujące. To też jest opowiadanie, które sięga do wnętrza człowieka i co więcej, to jest opowiadanie o człowieku, który musi połknąć swój mrok. Tylko, że to jest opowiadanie fantasy. Ono jest troszkę staroszkolne w tym znaczeniu, że to też jest opowieść pisana niekoniecznie tylko metaforą. Jest to opowiadanie fantasy, jest to opowiadanie osadzone w troszkę w świecie, jak wspomnieliśmy wcześniej, Pakistan, Afganistan, te okolice, może troszeczkę Indie nawet. Ja na otwarciu powiedziałem, że to jest bardzo rzadko używane, a potem sobie przypomniałem, że Distortion było w Afganistanie, znaczy w podobnych klimatach, ale ty nie zrobiłeś w formie fantasy i pisałeś to z punktu widzenia gości w tym świecie, czyli żołnierzy, którzy tam przybyli. A to jest pisane z punktu widzenia ludzi, którzy tam się urodzili, którzy żyją w tych wierzeniach, którzy wierzą, że Bóg może ich do czegoś posłać, którzy mogliby się zdziwić naszemu światu i tym się troszkę to różni, znaczy tym się między innymi to różni od twoich opowiadań. Natomiast ja w nim znalazłem troszkę ciepełka. Ja czytałem je z ciekawością. Raz, że podoba mi się, kiedy ktoś sięga po nieoczywiste scenografie. Dwa, że podoba mi się, kiedy każe się zmagać, autor fantasy zwłaszcza, każe się zmagać swoim bohaterom z bogami i z tą drogą, w którą bogowie człowieka wysyłają, a wobec której niekoniecznie jest bardzo chętny, bo to wcale nie jest takie oczywiste i częste w fantasy. W fantasy bogowie zwykle są traktowani instrumentalnie, jako taki trochę silniejsi magowie. I to fantasy, w którym bogowie są rzeczywiście niezbadanymi, trochę potężniejszymi siłami, z którymi trzeba się troszkę zmagać, to zawsze u mnie dostaje od razu plusi. A do tego powiedziałbym, że ono z jednej strony jest takim opowiadaniem narracyjnie tradycyjnym, ale z drugiej strony to już jest opowiadanie, które wyrasta z tego nowego pokolenia, które wyrasta z tego myślenia o pisaniu fantastyki, ponieważ ono nie skupia się na awanturze. Nie skupia się wbrew pozorom na wzrastaniu bohatera. Ba! Ono nawet nie skupia się tak bardzo mocno na światotwórstwie, chociaż światotwórstwo jest tu mocne, ale jednak ponieważ jest zakorzenione w istniejącej kulturze, na niej wzorowane, na jej egzotyce, to my tak tego światotwórstwa aż bardzo nie widzimy, jak na przykład nie wiem, u Wegnera, który opisuje nam zupełnie fantastyczny świat. Nie, to opowiadanie jest bardzo spokojną narracją pisane, ale tak naprawdę wszystko dzieje się tam poprzez rozmowę, w ciszy, spokoju. Nawet kiedy dochodzi do mordu, to ten mord jest, no bo nie powiem, że delikatny, ale nie jest efekciarski z całą pewnością. Tu jest duży nacisk na barwy tego świata, na taki klimat emocjonalny tego świata, większy niż na właśnie awanturę. I dlatego wydaje mi się, że nawet to opowiadanie, które rzeczywiście jest prostsze i odpowiadania Niziołek pod względem formalnym, i może odpowiadania Michała Cholewy pod względem komplikacji i rozmachu, jest jednak opowiadaniem wyrastającym już z tego nowego myślenia i nowej wrażliwości o światach fantastycznych, o fantastyce w ogóle. I to jest bardzo fajne, że wśród tych opowiadań zajdowych znalazło się opowiadanie fantasy, które tak do tego podchodzi. W moim przekonaniu oczywiście. Widzisz, zasadniczym problemem moim i ja się tego już nawet jakoś tam specjalnie nie wstydzę, jest to, że ja po prostu nie przepadam za fantasy. I nie jest tak, że musi się lubić, prawda, każdy gatunek, tak jak nie przepadam za, nie wiem, literaturą jakąś romantyczną, tak, nie czytam jej. Tak samo fantasy nie jest tym rodzajem literatury, który mnie przyciąga. I to powoduje, że trudno mi się skupić i trudno mi się zaangażować emocjonalnie po prostu w ten utwór. Ale chyba nie w tym jest największy problem, bo widzisz, te problemy, które tutaj są pokazane, ten dylemat, który gdzieś tam jest pod spodem, cała ta historia osnuta wokół tych takich indyjskich, może nawet bardziej indyjskiej może niż afgańskiej kultury, trudno to mi jakoś tam jednoznacznie określić.
określić, w każdym razie takiej azjatyckiej gdzieś kultury czy cywilizacji, to było dla mnie na tyle niewyraźne, jakby na tyle obce i jakieś takie przekombinowane, wiesz, to mam do zarzucenia, że jakby te uczucia, emocje były przez to dla mnie nieadekwatne czy takie nienaturalne, wymyślone po prostu. I wiesz, jeżeli obcuję z literaturą psychologiczną, tak jak tutaj dobrze to wiesz, ująłeś, że ono też jest właśnie takie psychologizujące mocno, ale ta literatura mnie nie przekonuje od strony tej psychologii, to po prostu powoduje, że nie łapię kontaktu z tym, co się dzieje. A widzisz, Cholewa mnie zaangażował, Olga Niziołek bardzo zaangażowała, a tutaj nie przeżywałem jakby tej historii. A ponieważ ona jest oparta o przeżywanie, to trudno powiedzieć mi coś jednoznacznie pozytywnego o samym sposobie opowiedzenia tej historii o samym świecie. To, co muszę przyznać, to, że scenografia, właśnie ten setting, bardzo ciekawy, bardzo oryginalny, przynajmniej na tyle, na ile ja znam literaturę fantastyczną, to zaskoczył mnie swoją oryginalnością i bardzo się cieszę z tego, to doceniam. Natomiast ten brak wyrazistości i zaangażowania emocjonalnego dla mnie spowodował, że ponieważ ja sobie tutaj stawiam sobie taki cel, żeby nie mówić o literaturze fantastycznej źle, raczej ją chwalić. I tak zwykle rozmawiamy. Natomiast tutaj powiem coś, z czego na pewno się bardzo ucieszysz. Tak samo mnie ten tekst nie przekonał, jak opowiadanie Wojtka Guni, które czytaliśmy, ze względu na właśnie coś, co jako sztuczność traktuję. Czyli oba te teksty są dla mnie na poziomie emocjonalnym sztuczne i wydumane. I to jest jakoś nie do strawienia dla mnie. Dlatego się po prostu, nie mogąc się zaangażować, nie mogłem też docenić tej wizji. Mówiąc, że się cieszę, mówię oczywiście z przekąsem, tego nie widać, a Czarek wtedy uśmiechał się szeroko, kiedy to mówił. Ja cię rozumiem troszkę, bo to opowiadanie i konstrukcyjnie, i językowe jest dość proste. Znaczy autorka się stara i tam są bardzo ładne fragmenty, no ale kiedy się czyta to opowiadanie Olgi Niziołek, to widzi się tą pewną różnicę w jakości, ale też w budowaniu tekstu. Natomiast, cóż, być może jestem troszkę bardziej wyrozumiały do fantasy, bo je lubię i doceniam. Natomiast to nie jest tekst, którym ja dawałbym odruchowo wielkie szanse w tej rywalizacji o Zajda tegorocznej. Z tej przyczyny, że no właśnie, są te dwa bardzo mocne nazwiska w stawce. Trzy, bo jest też przecież, to nie jest tak, że widzisz, że jest tylko Anna Kańtoch i Michał Cholewa, bo przecież tam jest jeszcze opowiadanie, którego żeśmy się nie omówili, ale ogólnie niedługo, czyli Marta Kisiel, czyli też następne po prostu super mocne nazwisko w Zajdlu. No i jest Olga Niziołek, która napisała rzecz zupełnie niesamowitą. Ale kto wie, może się okazać, że właśnie to prostsze opowiadanie przemówi do większej ilości czytelników. Nie wiadomo. No ja powiem ci trochę na koniec, bo wydaje mi się, że nie musimy tutaj jakoś przedłużać nadmiernie tej naszej rozmowy, ale powiem ci na koniec jeszcze raz to, co powiedziałem jakby na otwarcie tego naszego spotkania, że ja się bardzo cieszę z różnorodności i nawet jeśli któreś z opowiadań mi osobiście nie podpasowało, czy jest pisane w jakimś stylu, który z jakiegoś powodu jest dla mnie trudniejszy do zaakceptowania, cokolwiek, to nadal jakby jestem przekonany, że może się wielu osobom spodobać i różnorodność tutaj wśród tych trzech przynajmniej utworów była olbrzymia, więc mogę właśnie wyrazić tą radość, że tak jest, że fantastyka nie jest sztampowa i nie tłucze cały czas tego samego formatu, wręcz przeciwnie, a to, co się komu już tutaj spodoba, to jest zupełnie indywidualna kwestia. Nie możemy udawać, że żyjemy w próżni. Ja ostatnio na Facebooku prosiłem nawet kilkukrotnie o to, żeby wspomóc naszą fandomową znajomą z Ukrainy, Olgę Głuszczenko, która jeździ z pomocą humanitarną pomocą po prostu do żołnierzy walczących na froncie w Ukrainie. Zamieszczę dla tych, którzy będą słuchali nas na YouTubie, zamieszczę link do zrzutki, która jest w tej chwili na zrzutce.pl. Nazywa się Zbiórka na zimową walkę z Mordorem. To jest zrzutka na ciepłe rzeczy dla żołnierzy ukraińskich. Bardzo, bardzo was proszę, żebyście
wpłacili choćby symboliczną kwotę na tą zrzutkę i starajmy się, rozmawiając o literaturze, nie zapominać o tym, co się dzieje i od czego zależy nasze życie, bo tak naprawdę pamiętajmy, że oni walczą dla nas i za nas i że musimy ich wspierać. Tak więc zapraszam Was, jeżeli nie słuchacie tego z YouTube'a, tylko innym kanałem, to będziecie mogli sobie wejść na zrzutka.pl i wpisać, jeszcze raz powtórzę, zbiórka na zimową walkę z Mordorem. Bardzo, bardzo zapraszam. Ja oczywiście podpisuję się pod tym apelem. Ten link będziemy też wrzucać na naszych stronach fejsowych, czy będzie czapa, czy to te strony fejsowe, gdzie udostępnimy. Także myślę, że będziecie mogli łatwo go znaleźć. I dziękuję bardzo za to, że wyjście z nami przez kolejne tam 40 parę minut prawdopodobnie po przerwie wakacyjnej i zapraszamy na kolejne spotkanie. Pewnie znowu siądziemy nad opowiadaniami zajgodymi, bo zostały nam jeszcze dwa. Dziękuję bardzo, uwagę, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia, Paweł Majka. Ja również dziękuję, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Czarek Zbierzchowski.